Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj zrobimy sobie jedną traskę, bo odpaliłem teraz w Trackbooku, bo mam taką aplikację i można dla nich jeździć, dla VS-ki, Trackbook. No i weźmiemy sobie jakieś zadanko i będziemy przy okazji testować nową ciężarówkę, którą mam, którą zobaczycie. Renault specjalnej generacji, jakieś tam, nie wiem, zbyt dużo, długo nie weźmiemy sobie traski. To może z tych ostatnich. Wszędzie daleko. O, tu jest takie, ale to jest krótkie. Dobra, tam weźmiemy sobie. Także sam jestem ciekaw, bo ja tylko kupiłem go, zmieniłem malowanie. Kawki się napiłem, sorki. Tak to się prezentuje. Ten zestaw. Radiance, to jest Renault Radiance. Także kozak. Tak się ładnie prezentuje. Naczepa jest też dedykowana do niego. Malowanie sobie takie zrobiłem, takie, czy takie jakby, nie wiem, metalik, wiśnia to jest. No i cóż, zobaczymy jak to będzie działać, nie? W środku. Tu pizzę nam. Będzie częstować się. Tu roboczy strój. Burdach. Cała oszklona. No i zobaczymy. Palimy silnik. Ruszaj. Dobra, jedziemy. Chyba przyciszę dźwięki z tego, bo jest za głośno. Żebyście wysłyszeli coś z tej ciężarówki, nie? Okej. Mam tu pogodę w graną zimę. Fizykę też mam wgraną, tutaj muszę uważać. Przed tobą zakręt w prawo. Skręć w prawo. Czyli tutaj. Dotarłeś do celu. Dobra, ale mi się wydaje, że ja muszę dźwięki pozgłośnić. Czekaj, tego Renault, bo... Czekajcie, bo ja nie słyszę. No bo mi się tak zdaje. Nie wiem, czy dalej. Może na 40. Wydech właśnie, nawet więcej, bo nie słyszę. Dobra, tutaj tak jest na razie.
No, teraz słyszę coś tam. Okay. Mam lusterka wsteczne. Patrzę kamerę. Lusterka. Ale tak szczerze mówiąc, to się nie cofałem, także nie będę cofał. Na razie wystawię łeb jak zwykle. No panie, on jest długo. Ale damy radę na dwa razy. Stop. Będę lepiej widział, nie? Ups. Chłop mnie ferajka wjechał. Tu jest nasz punkt. No bo to się odbija w tym śniegu. Dobra. Trzeba zgasić. Żeby nas załadowały, no. Dobra. Pełnimy maszynę. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo ja byłem w garażu, no właśnie. A tu nie mam nic podłączane. Okej, okay. Wyjedziemy. 795 km. A jedziemy. Słuchajcie, jedziemy. Jedziemy puste palety z Valenti do Guarda. Na mapce to tak się będzie prezentować. Ja nie będę zmieniał teraz, tak jak jest, to pojedziemy. Także serdecznie zapraszam do oglądania. No, tak się prezentuje. Ja trochę dopalony. Dźwięki też ma dedykowane, to są dźwięki od Kirschbauna, oczywiście, do tej modyfikacji. Halogeny same się zmieniają, nie wiem czy widzicie, teraz tak się palą, tutaj z przodu. No, automatycznie zmienia, o, długie sobie teraz włączył. Także dobra, ja wracam do kabiny. Troszkę mało ma pinesek, to jest, wiecie, prototyp, znaczy prototyp. No działa modyfikacja, ale w sensie takim, że jeszcze będzie poprawiana na pewno, żeby miała więcej pinesek w środku do przestawiania.
Okej, panie szofer. Skręć w lewo. No panie, to hamuje, ona jedzie. Bo fizyka jest, nie? Włączona, no. Dobra. Ten co pas zmienia na rondzie? Ty kuźwa, znalazł cwaniaczek z PKS-u. A my co skręcamy? Wstaje. Myślę, właśnie, 7 dych pojedziemy sobie. Bo to nie wiadomo, wiecie, jak w tych warunkach to Renault tu poradzi, nie? Ale czadowe jest, powiem wam. Mi się podoba. Ja ogólnie nie testuję tak ciężarówek zbytnio z modyfikacji. Jak już jedną jeżdżę, to jeżdżę cały czas tą samą, nie? Przeważnie. No chyba, że mi się tam znudzi po roku czasu, albo tam wiecie, nie? No aktualnie mam dwie Range moją. I mam Scania serii T, nie? Tą jeżdżę też z naczepą swoją. Teraz wziąłem, wczoraj pobrałem chyba ten mod. Ja wam dam link w opisie, do tego filmu będzie dołączona modyfikacja. No i te modyfikacje będą, co korzystam aktualnie z nich, bo też korzystam właśnie z Frosty. Tam są chyba 3 modyfikacje z tego Frosty mam, ale tylko mam 2. Zaimplowane. Implementowane, co ja tu mówię w ogóle. Implementowane. Czyli mam Frosty i mam fizykę na nią, nie? A. Nie. I mam trzecią modyfikację na... do tej modyfikacji. Na opony, nie? No właśnie. A czy ja mam opon? Teraz jest ciemno, trochę się boję, że się zabije, nie? Jaki zakręt tu jest? Ale zauważyłem, być może to może być błąd, albo, no nie wiem, ale ta ciężarówka, to Renault, ono nie ma wycieraczek. Bo jak tutaj, ja ją zaimplementowałem do tego, nie? I weszłem do gry, to też padał, nie?
No i kuźwa, chciałem włączyć wycieraczki i nie było. Znaczy włączyłem wycieraczki, ale no, nie ma wycieraczek, o tak powiem, nie? Także nie wiem, jak będzie deszcz padał albo śnieg, to jak to będzie wyglądać na szybie. Nie wiem, przekonamy się. Mam nadzieję. Już wkrótce. No raczej w nocy tu nie będzie padał śnieg. A deszcz już w ogóle, jakie ja mam modyfikacje na śnieg, to nie będzie padał deszcz, nie? Nie wiem, czy on ma podgrzewane tak szyby, że wiecie, jest ciepło, szyba jest ciepła, śnieg pada, czy coś, czy ten to od razu, no schnie, nie ma tego, nie? Tak, no nie wiem, jak to jest. O, hamuję sam sobie. No w ostatniej chwili musiałem to wziąć, bo ja nie mam włączone tempomatu adaptacyjnego. Mam ten jeden na tempomacie, ale nie mam tych czujników włączone, albo on nie posiada, nie? No ale tak kuźwa nafaszerowany elektroniką i by nie miał? No być może, nie? Nie wiem. Nie wiem. To jest, wiecie, jej to jest dziewicie rejs pierwszy. Prakt. Ja tak na próbę sobie wziąłem, nie? Chciałem wam pokazać, nie? Ale no, że taki jest koncept, czy jak to się nazywa. Trochę biedny ma to mnie, tylko że obrot to ten, ma taki zegar, ale... No i co? Nawet światła długie mi się nie świecą, kierunki działają. No ale nic poza tym on nie wyświetla, nie? Także nie wiemy. Tak naprawdę ile tam jest, ile paliwa jest w nim, ile co? Nie wiem. Chyba, że ja coś nie wiem, bym musiał ten moc tam rozczaić. Bo tam muszę sobie przeczytać właśnie ten plik death, co tam pisze w ogóle. Może tutaj w tej ciężarówce trzeba przypisać sobie na klawiszach, raczej na klawiaturze jakieś przyciski, żeby coś tu wyświetlać, nie? Bo tam coś, widziałem, że on coś ma interaktywne coś, ale nie wiem co. Że coś tu w reakcję może wchodzić, nie? Wiecie, nie wiem. Ale fajnie, fajnie się jedzie. No na razie fajnie, bo jest cały czas prosto, nie? Na autostradzie to się fajnie jedzie, nie? Tempomat bijecie, jedziecie, nie? Akurat nam się nocka trafiła. Ale co? Kierowcy też jeżdżą w nocy, nie? Także nie narzekajmy. Sorki. Czekajcie na chwilę jeszcze, bo mi tu coś teraz jest za cicho. Lekko podgłośnimy. Okej. Teraz powinno być wszystko okej.
Ja mówiłem, że to jest wschód słońca, to był zachód słońca. Sorry. Sorry, winę tu. No i patrzcie, się nie chce rozbujać teraz do 7 dych, bo jest pod górkę. Dobra, mamy 70. Będzie luzik. No mam tego promoca właśnie i chcę sobie pojeździć właśnie trochę po tym promocie, dopóki jest. Mamy możliwość. No i dodatkowo mam jeszcze Polat Rebuilding, nie? Chciałem sobie pojeździć, jak Bohun jechał ostatnio tam z jakimś kolegą. Nie wiem, z kim dokładnie zapomniałem. Właśnie oni jechali na Skandynawii. Na takim obszarze mapy, gdzie nie ma w ogóle tej drogi na mapie. Ona jest ukryta, ale jak jadąc po niej, też jej nie odkrywamy, też jest zakryta, nie? I dosyć długa ona jest, nie? Także też bym chciał tą drogą pojechać. Może niekoniecznie tym Renault, ale ogólnie chciałbym pojechać na live, abym z tego zrobił, nie? Może z Grinchem byśmy jechali właśnie w konwoju też. Muszę się go zapytać, bo w końcu ma tą kierownicę, ale tam jakieś problemy miał. Nie wiadomo, o co tam chodzi. Jeszcze muszę z nim pogadać, żeby się wszystko okaże. Póki co jedziemy na singlu, jedziemy nowym Renault Concept, czy jak to się nazywa. Testujemy ciężarówek. Córki, no jest ikona, że długie włącza, no. Sorry, myślałem, że nie pokazuje na desce rozdzielcze, ale pokazuje. Ale teraz ma wyłączone, nie? Bo jadąc przeciwka. No, teraz włączy. Także mam nadzieję, że tą traskę raz, dwa obczajmy. Ten co wiózł? Agregat to on miał chyba prądowy czy coś. Taką skrzynię taką. Trzymaj się prawej strony. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony. Następnie skręć w prawo. Dobra, to jest prawo w rzeczy. Dobra. No ładnie, ładnie jedzie się. Na razie nie powiem. Żadnych problemów, to ja tu nie widzę na razie. Elegancko. Trzymaj się lewego pasa, będzie mówił. Będzie mówił, musi mówić tak. Nie, lewej strony trzyma, nie mówi pasa. Nic nie mówi. A jakbym teraz skręcił w prawo? No. By powiedział, ale my tam mieliśmy jechać, nie? No, my mieliśmy. Ale co? Może poszedł sobie też na kawkę.
okawkę, się znaczy kupić sobie albo zrobić kawkę. Jest paliwo tam po prawej stronie, teraz widzę dopiero, ja jestem matą. Tam widzicie, takie jest paliwko, nie? Po lewej stronie, na 10. Znaczy na 22. To lepiej. Od 21 do 22, tam jakbyście patrzyli na czas, nie? No to tam jest właśnie paliwo. No ale innych wskazówek tutaj właśnie nie ma, nie? Ile już przejechaliśmy właśnie kilometrów, ciężarówka przejechała, ile takie tam pierdoły, wiecie, nie? Powietrze, czy coś, no może powietrze też się pali, jak tam spadnie powietrze, nie? To może tam, bo tam są takie jakby, wiecie, takie te, nie? Jest na 11 biegu, jadę teraz, nie? Takie punkty jakby na tym menu są, nie? I tam są dane komunikaty wyświetlane, jak coś się stanie, czy awaria silnika, czy coś, nie? Ja myślę. On w tym kółku ma takie obszary jakby, nie? Wiadomo. A czemu ja jadę tym pasem? Może na tym zjechać. O tak. Tak ja muszę jechać. Szkoda, że do tej właśnie ciężarówki w środku w kabinie nie ma oświetlenia, nie? Ale ja widziałem, znaczy pieniędzy nie ma, żeby włączyć to oświetlenie, ale ja widziałem taką modyfikację, ja mam pobrane nawet, tylko że nie mam zaznaczone, jest ze Steama, że do każdej ciężarówki oświetlenie, nie, jest, jakiego koloru tam chcecie i ona bodajże ma pieniędzy tutaj z przodu, gdzie jest taka oryginalna, gdzie się wiesza chyba te zapachy, albo to co ja mam, ten łapacz snów tam, nie? Ona ma gdzie indziej tą pineskę. A ja miałem przeważnie pineski, są te, co są też z modyfikacji. To one są z tyłu właśnie tam, jak się obracamy, nie? No, muszę to spróbować. Wy tu ile jedziecie na godzinę, proszę Państwa? A, bo to jest 9:90. Ale ja tu nie chcę szaleć, nie? O, one mają te wszystkie samochody tutaj. W ruchu ulicznym też mają te śniegowe opony, nie? Czy są... nie są może zimowe, czy tam, ale mają... No śnieg jest na nich, nie? Widoczny. Tak powiem. A ja sam nie wiem, czy mam. Nie patrzyłem w ogóle. Ja z przyzwyczajenia wzrok patrzę w lewo, nie? W lewo patrzę, a w lewo nie ma tych luster. I się przypomniałem, że on ma przecież teraz u góry czas lekko spojrzeć, nie? Jakim dole. My jedziemy tym, dobra, to oni będą musieli zjechać. Czyli ja nie muszę się nic trzymać. Jedź naprost, jedź wprost. Czy tam jakoś. Ty kurka jakoś. W ogóle tutaj ja zauważyłem, że promoc ma znów dużo dodawane właśnie na Skandynawii. Jest tyle obszaru do pojeżdżenia, ja mam, że masakra, nie? Ja się muszę za to właśnie wziąć, nie? No bo wiecie, ja tak zawsze przeważnie robię, jak mam promocję, no że wiecie, promoc i Polarty Building, no to wiecie, Polarty Building, no to jest w Polsce, nie? Wszystko fajnie. No i po Polsce pierwsze wszystkie miejscowości, w których nie mam odkryte, poobjeżdżać, a potem dopiero gdzieś indziej jeździć, nie?
dane państwo, nie? Kurde, sorry mates, lekko go przytarłem tam, no za późno skręciłem. Jak ja ma tu retarder? No ma, dosyć dobry. Czy dobrze go słychać? O, zdycha na ósemce, no ale nie przełączy na siódemkę. Uparte bydle. Ja nawet nie wiem, wiecie, jak ja mam silnik założony tutaj. Bo ja tam nic nie zmieniałem, silnika nie zmieniałem, ani skrzyni nie zmieniałem, po prostu kupiłem taką, jak ona jest, nie? Tylko kolor jest zmieniłem, nie? Kół też nie zmieniałem, ma swoje oryginalne. Opony też ma oryginalne, felgi, wszystko ma oryginalne, nie? Także nie wiem, nie? Jak ja mam w ogóle silnik. Dobra, ty lewostronny, ty już nic nie mów wtedy, tak? Bo tu mnie lewo, 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 lewo. Ile możesz razem mówić lewo? Jak ja usiadę tą lewą. Chłopie ty. O, tu władza, kontrola. Żeś panie coś wykroczył, jakieś wykroczenie, za szybko pewnie jechałeś. A w takich warunkach, wiecie, ślisko jest na jezdni, trzeba uważać, nie? Ale mi tak i tak coś, ta fizyka coś tu jakoś, nie wiem, albo ona ma taką dobrą przyczepność, to Renault. Albo ja nie odhaczyłem fizyki od tego, bo ja mam fizykę, ja użyłem fizyki od tego, od Franka. Frank 64, nie? Ogólnie. I ja myślę, że ja jej nie wyłączyłem. Ale tą na zimę fizykę to ja mam nad nim, nie? Czyli ona jest pierwsza. Powinna działać pierwsza, jako pierwsza, nie? Ale nie wiem, znaczy teraz pewnie nie jestem, czy ją odhaczyłem, ale prawdopodobnie tak, nie? No bo ja się staram... Jak jest tam w modzie napisane, w tym. No bo tam było właśnie napisane w tym, jak pobierałem, że go rozpakowałem ten mod, nie? Bo on jest w zipie. I on ma tam od cholery. Ma malowanie, właśnie malowanie ma do tej naczepy. Ma tę naczepę. Ma tą ciężarówkę. Jest plik dev, config i tam coś jeszcze. Też ma, i ma malowania i ma te specjalne pineski tutaj do tej ciężarówki są. Tam jest chyba 6 podpunktów, no i tam były zdjęcia, nie? Wklejone zdjęcia. Puść mnie. Tam były zdjęcia wklejone. I w jakiej kolejności te mody mają być poustawiane, nie? No bo tak by mi nie prądziło, nie? O kurde, tu jest 60, ale to jest na chwilę. Niech ta pomplumka sobie, tam mi się nie chce zmieniać już, nie? W ogóle sobie muszę pobrać ten preset, wiecie? Jest taki preset, który się daje, bo ja mam Stream Decka, nie? Jest normalnie, są wszystkie przyciski w ETS, no wszystkie, no te potrzebne, na przykład kierunkowskazy, światła, te różne pierdoły tam, nie? Przypisane, już gotowe, nie? No i po prostu sobie ten preset dajecie na Stream Decka i tam wszystkie przyciski już macie przypisane, nie, z gry, nie? Jasny gwint, ja tu wchodzi, ja jak Batman jadę na całej długości, kurde. Dobrze, tam nic nie jechało. No 430 km nam zostało. To fajnie. Jest druga w nocy w grze.
Akurat na rano przyjedziemy, nie? Za dnia. No mówię, trochę słaby jest ten wyświetlacz, mi się. No podoba mi się, ale że jakby za mało funkcjonalności on tam ma, nie? Że niby naszpikowana jest ta arenówka, kuźwa, taką technologią, a tam się mało co tam wyświetla, nie? Być może to jest tak, żeby się właśnie no, najmniej wyświetlało, ale z jednej strony było czytelne wszystko to, co ma być podstawowe, czyli prędkość, biegi, jakie mamy wrzucone, no i ten pomost teraz jest wbity, nie? A reszta nas nie interesuje niby, nie? Dopiero jak wiecie, jakieś awarie by były związane z tą ciężarówką, coś, to dopiero monity nam się będą wyświetlać, nie? Czy są co, nie? Nie wiem, nie? Trzymaj się lewej strony. Jak lewej znów? Dobra. Zjedziemy. No tak, dobrze, nie powiedziałeś mi, Stefan, bo widzisz, ja bym tam te... Chciałem powiedzieć w te X-y, no bo nieraz są X-y, a nieraz są tu strzałki zablokowane, nie? Te strzałki tam wjechał, nie? No ale bym nie wjechał, bo widzę, że są strzałki, nie? To na tyle jestem chyba inteligentny, że widzę, nie? Że nie mam tam jechać, bo bym miał bęckę, nie? Fajnie, ta kamera z tyłu, coś widać, nie? Czy ktoś do mnie podjeżdża, czy nie? Czy uchodźcy chcą wejść na naczep, do naczepy? Ja to wszystko widzę, patrzcie, jak jedzie. Widzę go, ten cwaniaczek. To, że to tak nie działa, a może ja mam coś zrobione, właśnie to przycisk może jest tak inaczej. Że właśnie teraz nam pokazuje tył, nie? Kamera jest, ale ona tak chyba też w realnych ciężarówkach mają zrobione, że właśnie widzą z tyłu, cały czas widzą z tyłu widok. Bo ja myślałem, że to będzie takie coś, że to będzie GPS normalnie, nie? Nawigacja. A jak wsteczny wbije, to dopiero się przełączy samo automatycznie, wiecie, nie? Tak ja myślałem, że to będzie, chyba że taki przycisk właśnie jest do przypisa. Bo ja powiem wam szczerze, że ja nie czytałem tego plik, nie? Definicji, nie? No a tam pisze, na pewno wszystko jest wytłumaczone, co i jak, nie? To będę sobie musiał przeczytać. I być może jeszcze jeden zrobię odcinek z tego i wam pokażę wszystko, co i jak, nie? A jeżeli nie będzie odcinka z tego, to znaczy się, że tam już nic nie ma, nie? Ciekawego. A po co? Ja przecież dobrze jadę, nie muszę zjeżdżać. Aha, ale ogólnie pokazał mi, że może zjechać mam, nie? Dobra, dobra. No niby gwieździste jest niebo, ale tutaj tu żadnej komety nie widzę, żeby spadła czy co. No bo ja mam tą modyfikację, no, na zimę te prosty. Chyba może nie spadają komety. Ale chyba spadają, bo właśnie jak robiłem te zadania tam na live'ie Sorki z tej zimowej krainy, to raz widziałem, że spadła kometa. Czy kometa, nie wiem, czy to była kometa, czy gwiazda, czy tam co, nie? Bramki są, dobra, okej. My sobie też pojedziemy na telepas. No i jeszcze chciałbym przejechać się właśnie tam, gdzie Bokun był, ale nie wiem, gdzie to było. No w tym nowym dodatku mapowym, nie? Gdzie tam jest ta
gdzie pojazd skanuje się, nie? Tam przy przejściu granicznym tym, nie? Zobaczyć, jak to działa tam, nie? Też bym chciał to. O kurde, ale to nie szalej. Lećmy lepiej co 70, tak? Nie szalejmy tutaj. Że tak powiem. I trochę ta przednia szyba przypomina albo z jakiegoś tramwaju taką szybę, nie? Albo z tego pociągu. Tam muszę skręcić, bo on by i tak przywalił we mnie, nie? Za późno skręciłem, nie? No bo oni nie patrzą na to właśnie, nie? Jak wyjeżdżają. Ale to się mało kiedy zdarza, ale się zdarza, nie? Ale nie mogłem szybciej odbić, bo, no bo tam w prawo też jechał, nie? Z prawej strony. Tam pal licho, nie? No właśnie, albo z jakiegoś pociągu, autobusu też, nie? Tak wygląda autobus, też przednia szyba taka szeroka, wielka jest, nie? Taka wąska. Ale prędzej z tego, nie? No, z jakiegoś właśnie tramwaju albo, nie wiem. Może z pociągu? Nie, ale z tramwaju, nie? Czwarta 11, a tutaj nie wiem, kiedy pan Świtała wstaje. Sorki na tej modyfikacji, nie wiem, chyba o 8 czy 7? Nie. Zapomniałem. No ogólnie się fajnie jedzie tym Renault, nie powiem. Dobra. Tu są takie fajne zjazdy, to mi się podoba, takie długie one są. Że normalnie możemy jechać swobodnie, nie? Są takie wydłużone te pasy. Jeszcze 43 km. Spoko. Jakieś Rio Duo coś. Kurde, siedzi mi coś w gardle, sorki, we. Muszę się kawy napić. Dobra. Też muszę sobie pobrać modyfikację od JZ Cata. Znaczy mam pobraną na te wszystkie motory, tam autobus ten, ale muszę zobaczyć, czy nie ma nowszych wersji, nie? Znaczy no, wyższych tych. Czy nie update'ował ich czasami, nie?
i muszę przejrzeć ten właśnie torki border z modami, bo tam na przykład mam autobusy i jeden autobus na czerwono się pali. Pali się. Jest zaznaczony, że na czerwono właśnie od JSD Cata. Ale ja tutaj mam autobusy zaimplementowane, tylko zapomniałem tamtej wersji usunąć. Też muszę to przepatrzeć właśnie. Tą starą wersję. Tam niepotrzebnie jest ten pliku folder, nie? No one mają te opony zimowe, nie? Znaczy tam, ale tam, patrzcie, ten tylko miał na jednym kole, nie? Z tej strony. A już na drugim kole nie miał, w tym środkowym, nie? Tylko na zewnętrznych mają po prostu, nie? Takie obrysówki śnieżne, nie? O, patrzcie, ten ma normalnie, nie? O, zdycha trochę nam tutaj. Dobra, wspiewa się na góreczkę lekką. Ale powiem wam, 700 km miałem. A to paliwo tam schodzi, ja widzę. Tych kreseczek tam ubywa, ja widzę. Widzicie to? Ten pasek tam maleje, to ona ładnie chleje. Ja jestem ciekaw jeszcze na jakie paliwo ona jeździ, kurde, na uran jakiś albo na co. Chyba. Cały czas prosto, tak, no. To ja nie zjeżdżam z tym na ten prawy pas. Bo nam nic to nie da. Znaczy teraz będę mógł zjechać. Ale nie, bo on pokazuje, że na tym co jadę mam jechać, dobra. Dobra, dobra. No też dlatego się trzymam. To 49 km, 8, no, niespełna. No, 6 jest, tak jak mówię. Albo o 7, pan Świtara tu wstaje, albo o 8. O 8 chyba. No, wiecie, okres zimowy jest, no, to jest ciemno, nie? Jednak, nie? Trochę sobie pojeździmy właśnie w takiej aurze zimowej, bo tutaj u mnie śniegu nie ma, to chociaż grzeje na mnie. To 22 km do celu. No to jak w takim tempie będę jechał, no to nie będzie jeszcze dnia. Kurka wodna. Bo zostało nam godzina 37 minut dojazdu do celu. No, a ja mówiłem, że o 8 jest jasno, się będzie robić, no to będzie ciemno jeszcze.
autostradami to wam powiem, że jak nie ma tych objazdów, wjazdów, pierniczych, takich pierdołków tam, to raz dwa idzie dojechać te 700 km, nie? Dużo kierowania, manewrowania jest z tym, nie? Ja lubię jeździć, ale teraz muszę zobaczyć, czy jest nowa wersja, nie? Na mapie Węgier, nie? Tam jest fajnie, nie? Tam jest mapa 1 do chyba 3, czy tam jakoś. I tam właśnie najdłuższe zlecenie, jakie tam miałem, to jest 100 chyba 12 km. A się jedzie, kurde, godzinę przeszło, nie? Znaczy czasu realnego, nie? Tam jest skala właśnie 1 do 2 czy do 3, teraz nie pamiętam, nie? No i właśnie teraz już nie, ten wywaliłem ten, te mody czy mapę tego Węgier, bo na tej wersji już jest niekompatybilna, nie? No i teraz czekam na nową wersję, jak będzie upgrade'owana, nie? To chcę też pogram właśnie na tym, nie? Na tej mapie, też lubię tam jeździć właśnie. No 7,8, a ja mam 80 km. Ale gwiazd już nie ma, no to jest nadzieja, że będzie dzień. Bądźmy dobrej myśli, że akurat jak będziemy dojeżdżać, to będzie dzionek już. Znaczy świtała będzie wstawał pan. Koneczko nas tu uraczy swoimi widokami, jak wstaje, nie? Chyba, żebym wolniej jechał. No ale ja nie mogę jechać na autostradzie, kurwa, 50 na godzinę, nie? Znaczy mogę, a kto mi zabroni? Wiecie, że niby mam awarię, nie? Myślałem, że mandat dostałem, a przecież ja mam mandaty wyłączone, sobie myślę, a to po prostu tu mają te łapacze tych przejazdów, mają na tych słupach tam u góry nad nami, nie? Nas kasują, nie? No 45, 3. Dobra, 60 pojadę. No aha, nie dokończyłem wam o tej modyfikacji, nie? No, bo jest jeszcze, jest takie coś, że możecie mieć szarą drogę tylko, nie? Ale ja sobie zaznaczyłem, że tak jak teraz z pasami, nie? Że pasy widać, nie? Jest, że cała jest zaśnieżona, ale pasy widać. A można jeszcze zahaczyć sobie, że po prostu wszędzie będzie śnieg biało, ale będzie ulica będzie szara, nie? Odśnieżona jakby, nie? Mi się wydaje, że tak lepiej wygląda.
No jakąś cywilizację widać przed nami. Bo tu już nie szalejemy, bo będziemy wjeżdżać do miasta jakiegoś, to i tak jest ograniczenie. No właśnie, 50. Także nie ma co szaleć. Guarda! Okej. Oj panie. Takie lekkie ścinki jakbym miał. Ale to jest wina może tej modyfikacji. Powiedziałbym, że na pewno, nie? Że to Renault jest źle zoptymalizowane, nie? No to na pewno, nie? Nie jest tak zrobiony ten model, jak wiecie, oryginalny, nie? Teraz tu tam, ty pajacu. Wjeżdża na środkowy pas, głąb, a potem na rondzie decyduje się zjechać na ten mój pas. Bez sensu. Jesteśmy przy bazie. Skręć w lewo. No. Skręć w prawo. No i dojechaliśmy, proszę państwa. Na chwilę pan Świtała będzie wstawał. To zanim ja tu będę wymanewrowywał, to akurat będzie to fajnie wyglądać. Tam mamy, widzę już. Dobra. To zawinklujemy. Zawinklujemy tutaj. Sobie. Ups! Sorry. Dobra. Nie, ja nie wyjeżdżam, proszę pana. No nie wiem, czy ja sobie winkluję. Ale jak nam się musi udać, nie? Jesteśmy na miejscu, tak powiem. Myszka, obudź się. Dobra. O, ładnie. Pan Świtała mógł przyjść, ale no nie, amulet. Zgasimy. Tak wygląda na tych LEDach. Fajnie to wygląda. Dobra.
Kurde. Jeszcze odpiąłem naczepę zamiast włączyć Enter. Ja się pomyliłem. Dobra. Ruszaj. Mój błąd. Sorry, winę tu. No i teraz muszę wjechać i znów wjechać, nie? Zamiast matą. Dobra. Amulet. No co jest? To jest Radiance. Radiance. On się nazywa. Reno, Radiance. A ja mówiłem ten koncept. No jest dzień. Radiance, no, o, widzicie? Takie coś. Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli tak, to prosiłbym o łapkę w górę. No i cóż, zapraszam do następnego razu. Cześć, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. No i do zobaczenia. Cześć, pa, pa.